Rozwiążę teraz takie przykładowe zadanie z naszego portalu Khan Academy. Tutaj widzimy taki obracający się prostopadłościan, i w tym zadaniu chodzi o to, żeby obliczyć objętość tego prostopadłościanu. To jest tutaj napisane po angielsku, jeszcze na razie, ale cały czas trwają prace nad tłumaczeniem naszego portalu i wszystkie te napisy zostaną z czasem przetłumaczone na polski. No dobrze, no to jak obliczyć objętość tego prostopadłościanu? Widzimy, on tutaj nam się dokładnie obraca, żebyśmy mogli sobie dobrze wyobrazić, jak on wygląda. I widzimy, że podane są jego wymiary w metrach, długości jego krawędzi. 6 metrów, 5 metrów i 7 metrów. No a objętość mierzymy w metrach sześciennych. Tutaj przy polu odpowiedzi są jednostki, że ma w metrach sześciennych być odpowiedź. No to ile metrów sześciennych wynosi objętość takiego prostopadłościanu? No Z poprzedniego filmu wiemy, że trzeba po prostu pomnożyć te trzy długości, czy też długość, szerokość i wysokość przez siebie, te trzy wymiary. I to będzie objętość, czyli ile to jest 6 razy 7 razy 5. No 6 razy 5 to jest 30 razy 7 to jest 210. Powinno być 210. Sprawdźmy, czy się zgadza. Dobrze zrobiłem. No to zróbmy jeszcze jedno zadanie. Ok. Tutaj mamy podane, że objętość tego prostokadłościanu jest na 210. Możemy sobie go obracać. Tutaj nie obraca się samko. Możemy sobie myszką nim pokręcić. I pytanie, jaka jest długość tej krawędzi oznaczonej tutaj przez x? No to zadanie akurat jest bardzo podobne do poprzedniego. Skoro 7 razy 5 razy x to jest 210, no to ile to jest x? No 7 razy 5 to jest 35. Trzeba 210 podzielić przez 35, żeby dostać x, no bo 35 razy x to ma, ma nam dać 210. No widzimy, że to będzie 6. 6 razy 35 to jest 210. Sprawdźmy, czy to się zgadza. Zgadza się. No możemy rozwiązać kolejne takie zadania. No tutaj znowu musimy obliczyć objętość. 5 razy 4 razy 7. 5 razy 4 to 20 razy 7 to jest 140. 140 m sześciennych powinno się zgadzać. Dobrze zrobiłem. Zgadza się. Zachęcam do samodzielnego rozwiązywania tych zadań na naszym portalu. No i do założenia konta na portalu po to, żeby móc w pełni korzystać z jego funkcjonalności.